się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady Europy. Bruksela grozi Polsce za odmowę przyjęcia uchodźców. Jesteśmy przygotowani do tego, aby bronić decyzji rządu. Ministerstwo są wyjątkowe. Podejrzewam, że w drugiej takiej sprawie już nie będę rozwiązywał. Podejrzany o zabójstwo Iwony Cygan usłyszał zarzut. Nie przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu. Skosztował sprawa do odmowy składania wyjaśnień. Nie ma przypadków w takiej sytuacji. Nowe hipotezy w sprawie śmierci Polki w Egipcie. My sprawdzamy nawet te hipotezy, które wydają się mało prawdopodobne. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk grozi Polsce konsekwencjami za sprzeciw wobec przyjmowania uchodźców. Komisja Europejska daje nam czas do czerwca na rozpoczęcie procesu relokacji. Ale polski rząd twardo odpowiada, nie będzie zgody na unijną propozycję. Jarosław Olechowski.